Zapraszam do następnego odcinka na tym kanale. W tym odcinku ja będę mówił o tym, w jaki sposób zrobić bardzo prostą antenę kablową, tak zwany long wire, do wykorzystania z odbiornikami radiowymi. O, w ten sposób. Również pokażę, w jaki sposób taką antenę, która jest generalnie anteną do fal krótkich, w jaki sposób sprzęgnąć ją za pomocą tak zwanego sprzęgania elektromagnetycznego z tą anteną do fal długich i średnich, która jest w radioodbiorniku. Ok? I teraz tak. Ja tutaj będę wykorzystywał najpierw przykład właśnie takiej anteny, komercyjny przykład takiej bardzo taniej anteny i będziemy to na przykładzie Texuna, jednej z takich bardzo tanich anten Texuna do radioodbiorników i będziemy to pokazywać, jaki jest pozysk w decybelach i w normalnej mierze tego sygnału, który my będziemy odbierać na falach długich i średnich. Generalnie na falach średnich, dlatego że tutaj, gdzie mieszkam, akurat w zasadzie nic nie ma, po prostu na falach długich. Okay? Także to jest to, co będziemy robić. Okej, okay, tutaj jeszcze powiem parę słów dla tych, którzy tak natknęli się na ten materiał wideo. Ten kanał generalnie jest kanałem preperskim i ja się skupiam na różnego rodzaju zagadnieniach związanych z preperstwem. Radioodbiorniki oraz, jak to się mówi, uzyskiwanie jak najwięcej właśnie z użytkowania tych radioodbiorników jest też właśnie częścią tego zagadnienia bycia prepersem, dlatego że dostęp do informacji i różnego rodzaju rzeczy jest jak najbardziej wskazany. O, w ten sposób. Tematów jest bardzo wiele. Ja zapraszam do obejrzenia tego kanału przejścia przez różnego rodzaju filmy. Tam jest ich około setki. Tych materiałów jest na wiele różne tematy. Radioodbiorniki i zagadnienia z nimi związane są takie dominujące w ten sposób, dlatego że większość tego materiału jest na temat komunikacji awaryjnej. Okay? Także zapraszam do przejrzenia tych różnych materiałów. Tam są również playlisty poświęcone różnym zagadnieniom, dlatego że nie każdy na przykład może być zainteresowany jakimś sprzętem trackerskim albo jakimiś takimi rzeczami związanymi z tym. Także playlisty załatwiają tą sprawę. O, w ten sposób można wejść na kanał, zobaczyć te playlisty. Jeżeli na przykład jest zainteresowanie komunikacją awaryjną, to sobie na przykład kliknąć tą listę i zobaczyć właśnie te materiały poświęcone temu. Jeżeli jest to shortwave listening, czyli po prostu te hobby radiowe, używanie radioodbiorników, to też tam są różnego rodzaju właśnie playlisty i zagadnienia z tym związane. Także zapraszam. Ok, więc teraz tak, to co ja będę omawiał, można wykorzystać na wiele różnych sposobów, o czym ja tutaj mówię, o tym, że nie każdy radioodbiornik ma wyjście na antenę zewnętrzną, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli takowe wyjście na antenę zewnętrzną jest, to wyjście na antenę zewnętrzną jest tylko i wyłącznie na fale krótkie i na pasmo tak zwane FM. I to stanowi problem w różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, zagadnieniach z tym związanych, dlatego że nie każdy może mieć taki radioodbiornik, który właśnie takowe gniazdo ma. I są metody, jak sobie z tym radzić i ja będę też to pokazywał, w jaki sposób sobie tutaj radzić z tym wszystkim. Tutaj ja będę wykorzystywał jako na przykładzie radioodbiornika RadiWow, który ja bardzo dokładnie opisałem
Wszystkie jego funkcje i zagadnienia z tym związane, to było ponadgodzinny materiał. Jeżeli ktoś z Was zanosi się z kupnem radioodbiornika albo zastanawia się nad jakby zorganizowaniem sobie lepszego, czyli jakby tak po prostu wziąć ten stary radioodbiornik, coś z nim zrobić i na przykład kupić sobie nowy, to możecie zobaczyć ten materiał, jeżeli dojdziecie do wniosku, że jest to coś, co jest warte uwagi, to ja zapraszam do obejrzenia właśnie tego materiału i wtedy będziecie mieli pełną wiedzę o tym radioodbiorniku. To jest radioodbiornik, który jest naprawdę, to jest tak zwany radioodbiornik wejściowy, ciągle to można tak powiedzieć, ale jest to taki najlepszy z najtańszych, o, w ten sposób. Ale to nie można tak patrzeć na to, że to jest badziewie i że to tamto siamto, dlatego że on jest wysokiej klasy, on bije Texuna, nazwijmy to, przynajmniej o głowę, w tych swoich możliwościach, które on może mieć. Jest to zwykły radioodbiornik AM i FM. Nie posiada tak zwanego pojedynczego pasma, czyli tak zwanego SSB, Single Side Band. I on nie będzie można przy jego użyciu słuchać różnego rodzaju stacji takich użytkowych, na przykład Pinneberg, który nadaje na przykład różnego rodzaju mapy pogodowe, różnego rodzaju stacje morskie, które nadają w formacie tekstowym różnego rodzaju dane pogodowe itd., itd. To niestety nie da się zrobić na tym radioodbiorniku. Ale z takich rodzynek ten radioodbiornik ma pasmo lotnicze. O, w ten sposób. To, co wiele Texunów, szczególnie Texuny z tej dolnej półki, one tego nie mają. Nawet te, które są SSB. Także to jest bardzo fajna rzecz. Druga rzecz, bo tak pokrótce z tym radioodbiornikiem, jest to, że on ma do 30 MHz, czyli na przykład jeżeli przestawimy krótkofalówkę CB na AM, będzie można normalnie słuchać transmisje, które są w paśmie właśnie CB, także to jest następna taki rodzynek, taka dobra rzecz o tym radioodbiorniku. Okej, to tak pokrótce. I teraz tak, następną rzecz, którą będziemy mówić, to jest antena Texuna, tak zwana do fal krótkich. Tutaj można zobaczyć, jest firmowana właśnie przez Texuna. Okej, Texun. I to jest model tak zwany AN06. To jest najtańszy w zasadzie z tych anten, które Texun sprzedaje, o, w ten sposób. Jest to zwykła antena kablowa, która ma tutaj właśnie ten wtyk taki, ten jack taki, jak po prostu słuchawkowy go nazywają. I to się normalnie wpina po prostu tutaj do gniazda antenowego radioodbiornika. O, w ten sposób i to działa. To oczywiście się rozkłada. Tu jest taka żabka, którą można po prostu to gdzieś doczepić, na przykład do jakiegoś miejsca, gdzie można to po prostu rozłożyć. Ja jeszcze robię coś takiego, że ja biorę i używam można kupić taką linkę właśnie w różnego rodzaju sklepach po prostu dla turystycznych, ze sprzętem turystycznym. I ja po prostu to doczepiam, po prostu, że można tą antenę używać w różnych konfiguracjach, o których konfiguracjach ja też będę mówił właśnie w tych odcinku pokrótce. Ok. I teraz tak, trzeba troszeczkę powiedzieć o teorii, przynajmniej fal elektromagnetycznych, żeby można było zrozumieć, w jaki sposób najlepiej wykorzystać tą antenę i dlaczego rzeczy powinny być tak, a nie inaczej. Okay? Więc powiemy sobie teraz troszeczkę na ten temat. I teraz tak. Każdy wie, że fale radiowe oddziaływują na elementy metalowe. Okay? Jest to tak naprawdę fala elektromagnetyczna. Czyli posiada tak naprawdę element elektryczny, pole elektryczne i posiada tak zwane pole magnetyczne.
I obydwa te pola mogą oddziaływać na antenę. Okay? Są anteny, jak na przykład antena magnetyczna, która tak naprawdę skupia się na tym elemencie magnetycznym fali radiowej, dlatego jest bardziej taka odporniejsza na różnego rodzaju szumy, ale to takie inne zagadnienie. Ale teraz tak. Więc jeżeli fala, podczas kiedy fala elektromagnetyczna się rozprzestrzenia, te pole elektromagnetyczne, ono generalnie rzecz biorąc słabnie. O, ten sposób. I w momencie, w którym ta fala elektromagnetyczna napotyka na obiekt metalowy, w tym przypadku kabel, ta fala elektromagnetyczna powoduje utworzenie się prądu w tym kablu. O, prosta rzecz. I teraz tak, prosta rzecz, żeby to zrozumieć, to jest tak, że jeżeli weźmiemy tą kartkę papieru i uznamy, że to jest całe nasze pole, w którym ta fala radiowa się rozprzestrzenia, to jeżeli weźmiemy kabel pewnej określonej długości, to w tym kablu zacznie pojawiać się po prostu napięcie. I to napięcie, które jest właśnie budowane przez falę radiową, powoduje powstawanie właśnie tych napięć. I te napięcia są odczytywane przez układy elektroniczne radioodbiornika. One po prostu mierzą tak naprawdę napięcie, które pojawia się na tej antenie i interpretują te napięcie w taki sposób, czy też przetwarzają, aby to przetworzyć ponownie na dźwięk w tym momencie. Okay? Czyli jeżeli mamy właśnie te pole i mamy ten właśnie przewód i ten przewód jest podłączony do radioodbiornika, to ta fala radiowa, ona wzbudzi po prostu właśnie te napięcia i te napięcia będą przetwarzane. Ja to powiedziałem. Ale teraz tak. Są różnego rodzaju zależności związane teraz z długością tego kabla i sposobem, jak czule, czyli z jak największym pozyskiem tych takich, nazwijmy to, napięć, ta fala radiowa będzie wzbudzać właśnie te napięcia w tym kablu. Nie? I generalnie zależności są związane z tak zwaną długością fali, gdzie ta cała długość tego cyklu to jest właśnie długość fali i ten cały cykl zachodzi w pewnym okresie czasu. I oprócz tego, jak ta fala magnetyczna jakby zmienia swój stan, to ona jakby w tym samym momencie, przez to, że ona podróżuje z prędkością światła, tak mówi teoria, to w tym kablu to napięcie, jak się ono po prostu pojawia, zwiększa i zmniejsza i przechodzi przez tą sinusoidę, to ona pokonuje pewną określoną odległość. I teraz tak, jeden ten cykl, na przykład w przypadku 7 MHz, to jest 40 metrów. To jest 40 metrów, czyli w jednym takim cyklu ta fala elektromagnetyczna pokonuje, ma długość, w ten sposób, nie, że pokonuje, bo one wszystkie podróżują z prędkością światła, ale jakby długość, czyli ta zmiana następuje w stosunku do odległości, która jest pokonywana na 40 metrów, w ten sposób. Czyli przelicza się jakby jeden cykl tych 7 MHz tej fali, że ona ma właśnie, ta fala ma właśnie taką długość, w ten sposób. To wszystko ja tutaj mówię i opisuję też z pewną dozą abstrakcji i uproszczenia, to żeby po prostu ktoś, puryści mogą się oburzyć i skomentować to, ale tu chodzi o to, żeby zrozumieć stosunek długości kabla antenowego do tego właśnie pozysku i w tego, w jaki sposób jak najbardziej efektywnie po prostu jakby pozyskać żeby się ten prąd pojawił na tym kablu. I teraz tak,
Długość tego kabla, nie, a właśnie częstotliwość, czyli ta długość tej fali 40 metrów, ma znaczenie. I teoria mówi, że ta fala, ten antena, ten kabel, ten system kablowy tej anteny powinien mieć przynajmniej połowę długości właśnie tej fali, nie? Czyli w tym wypadku, w przypadku 40 metrów, ten kabel, żeby odbierać bardzo dobrze tą częstotliwość 7 MHz, żeby on, ta fala radiowa wzbudzała te napięcia po prostu jak najbardziej efektywnie, ten kabel musiałby mieć 20 metrów. Okay. I raz tak, w przypadku radioodbiorników, nie, to jest niezwykle trudne, żeby mieć antenę, która jakby jest najbardziej efektywna w tych wszystkich pasmach, gdzie my możemy słuchać, dlatego że stacje radiowe mogą nadawać na różnych częstotliwościach, więc trudno by było znaleźć antenę, która by dokładnie na przykład pasowała do stacji radiowej, którą my chcemy słuchać, żeby ona jak najbardziej efektywnie była odbierana. Ale teraz tak, jak na przykład będziemy mówić o polskim radiu jedynka, które jak dobrze pamiętam to jest 225 kHz, nie? Kiloherców, to ta fala, to ta długość tej fali jest okrutnie duża, ja nawet nie pamiętam w tym momencie. To będzie, jak dobrze pamiętam, 320 metrów, jak dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ja tu strzelam, żeby pokazać, że kabel, który byśmy musieli mieć, żeby jakby zaspokoić to wymaganie połowy długości fali, byłby gigantyczny i to nie byłoby po prostu możliwe. Ale teraz tak, teoria mówi również, że jeżeli ten kabel jest krótszy albo nie jest dosłownie tej samej długości jak fala, to te wzbudzanie właśnie tych napięć jest około 93%, okay? Czyli 93% w stosunku do tego, gdyby kabel ten antenowy miał ten stosunek połowy długości fali 100%, nie? Czyli na przykład gdybyśmy mieli kabel 20 metrów i słuchalibyśmy na 7 MHz, to wtedy mielibyśmy 100% jakby skuteczności działania, o, może w ten sposób używać takiego słowa, ale gdy nie mamy 20 metrów, ale na przykład mamy 10 metrów, czyli po prostu 1/4 długości fali, to wtedy antena zachowuje około 93% sprawności swojej, czyli tracimy około 7%, jak dobrze pamiętam, tego właśnie pozysku tej fali odbicia, tworzenia się po prostu tej sinusoidy, tych napięć wewnątrz właśnie tej anteny. To oczywiście jest bardziej skomplikowane i ja tutaj używam takich uproszczeń, ale to, co ja chciałem powiedzieć, to jest to, że jakby znalezienie najlepszego rozwiązania tak naprawdę nie jest możliwe, praktycznie rzecz biorąc. O ile ktoś na przykład nie buduje anteny do konkretnej stacji radiowej, nie, to wtedy może uzyskać właśnie taki jakby 100% pozysku, ale w praktyce jest to niemożliwe. Kto ma na przykład tam, nie wiem, 160 metrów kabla i jeszcze trzeba go zawiesić i teraz pomyślcie po prostu, jaką grubość ten kabel musiałby mieć, żeby on się sam na własnej wadze nie zerwał, o, w ten sposób, nie? To jest niemożliwe praktycznie rzecz biorąc, nie? Więc 20-metrowe jeszcze kable, to nawet 40-metrowe kable to są bardzo powszechne kable antenowe i anteny właśnie zrobione z tym. One są zrobione z linek metalowych zazwyczaj, z wotulinie kewlarowej i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo powszechne, te anteny można dostać, ale one są też bardzo drogie, dlatego że właśnie ten kabel, on musi być gruby i to jeszcze zwykle to są linki metalowe albo aluminiowe, z takiego włókna aluminiowego splecionego. Są różnego rodzaju tak naprawdę te anteny, ale generalnie rzecz biorąc, żeby zrozumieć, że tak naprawdę tyle, ile możesz mieć tego kabla, tym lepiej. No, w ten sposób, nie?
Czyli skupianie się na tym, żeby na przykład dopasować się dokładnie do tej długości fali, tak naprawdę nie jest zupełnie praktyczne w przypadku takich domowych radioodbiorników. To jest coś, co może być praktyczne w przypadku na przykład stacji nasłuchowych, krótkofalarskich albo takich nawet specjalnych radioodbiorników zadedykowanych do nasłuchu w ten sposób, które potrafią być nawet droższe od zwykłego sprzętu radioamatorskiego. Tak, żeby wspomnieć. I teraz tak, więc tutaj właśnie powiedziałem, że na przykład w przypadku 7 MHz połowa długości fali to by było 20 metrów. To jeszcze można uznać w jakiś sposób za możliwe, żeby na przykład to, jeżeli ktoś ma na przykład ogród i ten ogród ma długość 20 metrów, to wtedy jeszcze by było możliwe, żeby po prostu taką antenę zawiesić w ten sposób. Ale w większości wypadków, w których my żyjemy, nazwijmy to, sprawy się komplikują, nie? Dlatego, że albo nie ma przestrzeni, albo ktoś w ogóle nie ma ogródka, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? W związku z tym, żeby się nie martwić, tak jak mówiłem, mniejsza ilość kabla również zadowoli, to sprawi, że będzie można odbierać te stacje radiowe dość dobrze. I to jest dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, że długość kabla, o ile no, nie można przesadzać, 10 cm nie zadba o to, nie? Żeby ta stacja była lepiej odbierana. Nie? Ale tak jak mówię, ile kabla masz, tyle możesz mieć, o tyle możesz go wykorzystać. I teraz tak, kontynuujmy. I teraz tak, żeby podać tutaj właśnie taki przykład, ten radioodbiornik RadiWall, on jest sprzedawany razem z taką właśnie prostą anteną kablową, która tak naprawdę ma długość 3 metrów, nie? 3 metrów. Ja tutaj pokażę, to jest po prostu, dostajesz taki zlepek kabla i to tu jest właśnie ta końcówka, ten jack. I to jest kabelek, nie? I on ma długość 3 metrów i to się kończy właśnie normalnie takim nawet czymś, co nie można gdzieś tam zaczepić, to trzeba do czegoś przywiązać. Ja to zawsze właśnie, tak jak mówię, ja używam kabelka, ja to przywiązuję i to po prostu działa tak, jak powinno być. Ale teraz tak, wracając właśnie do tej teorii, gdyby po prostu to tak przeliczyć, na jakiej fali radiowej ten kabelek byłby najskuteczniej po prostu, jak to mówią, odzwierciedlał tą falę za pomocą tego napięcia, to można zobaczyć, że ja tu wpisałem 3 metry długość fali, okej. 3 metry długość fali, ja to muszę przemnożyć razy 2, bo to chodzi o połowę długości fali, więc mamy 3 metry kabla, razy 2 to jest 6 metrów i proszę zobaczyć, on tutaj wyliczył, że to jest częstotliwość 50 MHz, na której on by był, byłaby to antena tak zwana rezonansowa, czyli ona by po prostu najlepiej po prostu przetworzyła tą falę elektromagnetyczną właśnie na te napięcia. W ten sposób ta fala elektromagnetyczna o częstotliwości tych około 50 MHz wzbudziłaby największe, po prostu właśnie miałaby największe oddziaływanie na budowanie właśnie tego napięcia w tej antenie, nie? Tutaj, która jest podana, nie? Ale teraz tak, to jest 3 metry i tak jak mówiłem, to jest dawane razem z tym radyjkiem. Ale my tutaj właśnie mówiliśmy o Texunie i właśnie o tej antence AN06 dokładnie. I ta antena ma 5,5 metra kabla. Nie? To jest 5,5 metra. I teraz tak, możemy tutaj ponownie zrobić właśnie to przeliczenie, żeby sprawdzić tą rezonansowość tej anteny, czyli to by było 5,5 metra. To jest 11 metrów długości fali, 27,25 MHz, czyli na przykład ta antena znakomicie by odbierała właśnie te pasmo CB. W tym paśmie CB ona miałaby największą czułość,
w odbieraniu właśnie sygnałów CB na tych częstotliwościach. Bardzo niewiele stacji radiowych jest na tej częstotliwości 27 MHz. Ja nawet nie pamiętam, czy w ogóle jakiekolwiek są po prostu w tej częstotliwości, nie? W tym paśmie nawet 11 metrów, nie? Generalnie jest to pasmo właśnie CB i krótkofalarskie, tam można znaleźć dużo transmisji właśnie krótkofalarskich. Ale teraz tak. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale tak jak mówiłem, dlaczego po prostu kupować antenę, która jest po prostu, nazwijmy to, nie tak jak trzeba. Tak jak mówiłem, nie? To wystarczy, żeby to po prostu działało dość dobrze. Tak jak mówiłem, to jest około 93%. I tą antenę po prostu jak rozłożesz, to wtedy ona będzie miała właśnie dość dobrą czułość. I teraz tak, tak jak mówiłem, powinno się mieć jak najwięcej właśnie tego kabla, nie? I ta budowa tej anteny tak naprawdę jest niezwykle prosta. Dlatego właśnie tutaj zaczynamy właśnie ten cykl różnego rodzaju anten z tą anteną właśnie kablową prostą. I ja tu powiem, w jaki sposób ona jest tak naprawdę zbudowana, nie? To jest kabelek, nie? Najzwyczajniejszy w świecie kabelek. I on jest podłączony do tego czubka właśnie tutaj, tego wtyku. To jest miejsce, które jest bezpośrednio podłączone właśnie do tego kabla. Ten drugi styk, on jest zignorowany w tym momencie, okay? On jest po prostu zignorowany i ten element aktywny, czyli po prostu ten kabel, to napięcie, które się pojawia, ono jest przekazywane właśnie do tego czubka. I tu już jest recepta, przepraszam, w jaki sposób wybudować właśnie taką antenę. Czyli po prostu bierzesz kabel, jak najwięcej ile masz, nawet jeżeli masz 20 metrów, to jest dobrze, jak nie masz 20 metrów, to nie. Możesz nawet te kable łączyć ze sobą za pomocą właśnie tych wtyków po prostu. To też jest rzecz, którą inni robią, że na przykład biorą i na przykład budują antenę za pomocą jakby segmentów i one wtedy mają wyższą czułość na pewnych określonych długościach fali w zależności od segmentu, który właśnie ta antena ma, ilość tych segmentów. I na przykład jeżeli długość tej fali, połowa tej długości fali jest dość długa, to wtedy po prostu te wszystkie elementy są razem złączone, a jeżeli jest po prostu krótsza, to wtedy po prostu się rozłącza i się dobiera jakby ten kabelek, długość tego kabelka, tak jak ja to tłumaczyłem, do długości fali, no, w ten sposób. Ale ta antena tutaj, Texun AN06, to jest około 40 zł razem z przesyłką, o, w ten sposób. Także można się zastanowić, czy fatyga budowania własnej anteny nie odpowiada, jest lepsza, czy też kupić sobie po prostu taką gotową właśnie antenę właśnie Texuna. W tym wielkiej filozofii nie ma, tak jak mówiłem. Niektóre anteny nie, ale tutaj w ogóle nie jest podawane, że ta antena to ma. Mają wbudowany też tak zwany filtr pasma. Niektóre tak mają, nie? I co to robi? To, że ten kabel, jakby ten filtr odrzuca częstotliwości, pewne częstotliwości, czyli na przykład może odrzucać wszystkie częstotliwości powyżej 30 MHz, nie? Te anteny mogą tak mieć, ale ta antena jest opisywana jako tak zwana do fal krótkich i do FM, czyli po prostu ona tego filtru nie ma. To można już na bazie właśnie tego stwierdzenia, że ona po prostu jest też do stacji FM, można powiedzieć, że po prostu ona tego filtra nie ma. Ok? Czyli jeszcze raz, jest to po prostu normalny kabelek, nie? Który ma tutaj tak bardzo ładnie, jest po prostu zawinięty, ma taki zawijacz, ma taki po prostu tutaj klamerkę, którą można po prostu zaczepić i to ten kabelek jest podłączony tutaj do czubka właśnie tego wtyku. Ok, także to jest bardzo prosta budowa i już. Ok, teraz jak już tak omówiłem
teorię, pokazałem właśnie tą antenę, właśnie 3-metrową, tak samo pokazałem, opisałem te różnego rodzaju zależności, to teraz właśnie pokażemy, w jaki sposób właśnie taką prostą antenę zrobić, nie? I teraz tak, to co potrzebujemy, to jest kabel, najzwyczajniejszy w świecie kabel. Ja tutaj mam 9,5 metra, jak dobrze pamiętam, 9 metrów czy 9,5 metra kabla. I tutaj z jednej strony właśnie ten kabel jest zakończony właśnie już takim, no, końcówka po prostu zdarta, bo ja ten kabel wykorzystywałem jako counterpulse, jako przeciwwaga do anteny krótkofalarskiej. I tutaj wam pokażę po prostu, jak zwykły kabelek, najzwyczajniejszy w świecie kabelek, potrafi, jak to mówią, pokazać magię. O, w ten sposób, nie? Czyli mamy kabelek i on tutaj na samym końcu jest zakończony pętelką. Ja to zakończyłem pętelką, żeby to można było na wypadek, gdybym ja to potrzebował do czegoś zaczepić, to po prostu to można po prostu tutaj właśnie przewlec i to można po prostu zawiązać i do czegoś po prostu przyczepić, żeby to fajnie po prostu sobie wisiało, nie? Ale teraz tak, ja jestem w mieszkaniu, nie? Tutaj mamy te 9,5 metra kabla, nie? I teraz jak zrobić z tego kabla antenę, nie? Najprostsza rzecz to jest taka, że jeżeli masz jakikolwiek kabel słuchawkowy, który, czy jakieś słuchawki, które się zepsuły, czy też po prostu kot ci po prostu pogryzł jakieś tam słuchawki, co mi się zdarzyło, dlatego muszę być bardzo uważny, nie? Bo kocięta młode, one lubią sobie po prostu tak jak gumę do rzucia sobie pożyć trochę. Możesz wykorzystać właśnie te końcówki, które masz po prostu z tego, ale ja zauważyłem, że najfajniejsze anteny robi się tak naprawdę z przedłużacza kabla po prostu słuchawkowego, nie? No, dokładnie, nie? Ja zrobiłem 3 rodzaje anten tak naprawdę z takiego kabla słuchawkowego przedłużacza. Zrobiłem właśnie tą prostą antenę kablową, zrobiłem tak zwanego dipole i zrobiłem pętlę magnetyczną, tak samo po prostu z tego kabla, nie? Ale teraz skupiamy się na tej antenie kablowej, więc nie ma się co rozgadywać o tych innych, ale tak jak mówię, jeżeli masz na przykład możliwość, albo chcesz na przykład budować taki kabel, taką antenę, to taki kabel znakomicie się nadaje, nie? I on akurat w tym momencie ceny, ja kupiłem jej prosto z Chin, jak to mówią, 3-metrowy, nie? To jest akurat stereo, więc ja mam tak naprawdę 10 metrów kabla w tym, nie? Dlaczego mam 10 metrów kabla? Dlatego, że są 3 żyły, nie? W tym kablu. Jedna jest podłączona do czubka, druga jest podłączona do drugiego styku i trzeci kabel jest podłączony do trzeciego styku, nie? Czyli mamy tak naprawdę 9 metrów kabla, nie? W tym przedłużaczu tak zwanym, nie? I to, co trzeba zrobić, to jest najzwyczajniej w świecie po prostu ściągnąć tą po prostu otulinę, nie? To sobie po prostu można odciąć, nie? W pewnym miejscu. Ściągnąć tą po prostu otulinę. Dwa kable zabrać, te, które są po prostu tutaj styki, o ten styk, dotykają się do tego styku i do tego, je można po prostu odciąć najzwyczajniej w świecie i zostawić tylko ten jeden, który jest tutaj na tym czubku. Te pozostałe dwa kable 3-metrowe, czyli masz dodatkowo 6 metrów, połączyć je wszystkie i utworzyć po prostu 9-metrowy kabelek. Na samym końcu to po prostu zawiązać i masz antenę. Ok? Proste i nieskomplikowane. I to po prostu już końcówka jest tego i możesz to po prostu wsadzić i to będzie się zachowywać jak po prostu jak antena kablowa, która kosztowała po prostu 40 zł, a zatem ten taki zwykły po prostu przedłużacz po prostu słuchawkowy, to zapłacisz tam, nie wiem, 10 zł może. To zależy, gdzie kupisz, z jaką ilością i tak dalej, ale one są za około 10 zł, po prostu je można kupić razem z przesyłką, nie? To się zdarza. Już nawet nie pamiętam, ile zapłaciłem za to. Ale teraz tak, to jest pierwsza metoda zrobienia właśnie takiej anteny. Ale teraz tak, ja teraz pokażę jedną taką następną zależność i pokażę to po prostu na prostym przykładzie, bezpośrednio na stacji radiowej, żeby pokazać, że to działa i po prostu jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam.
I teraz tak, wrócimy właśnie teraz do już praktycznych rzeczy związanych właśnie z tą naszą antenką kablową. To jest właśnie ten kabelek, o którym mówiłem, 9,5 metra. I teraz tak, w przypadku fal radiowych krótkich, jeżeli ktoś nie ma wejścia właśnie tego słuchawkowego, to metoda, w jaki sposób ktoś może jakby wybudować właśnie taką antenę, to jest po prostu wziąć tą antenę, rozłożyć ją, ten kabelek po prostu i po prostu zrobić tak, żeby tutaj po prostu był styk, po prostu, czyli w tym wypadku na przykład zawiązać tutaj, o, żeby ta antena miała styk i po prostu te 9 metrów kabla po prostu zawiesić. I to jest metoda, w jaki sposób my możemy sobie poradzić z tym, że nie ma właśnie wejścia antenowego. I teraz tak, możesz mieć żabkę na przykład, taką po prostu takiego aligatora, jak oni to czasami nazywać, tutaj go po prostu przyłączyć i normalnie go złapać po prostu aligatora po prostu do tego, żeby on się złapał po prostu tej anteny. To jest bardzo prosta metoda, nie? Ale ja teraz nie pokazuję właśnie i nie mam nawet tego aligatora, dlatego że ja ten kabel wykorzystuję do wielu różnych celów, więc ja tego po prostu tutaj akurat nie mogę pokazać, ale to jest zwykła taka żabka, którą po prostu możesz tutaj doczepić i po prostu doczepić. Ważny, przepraszam, jest, żeby to był styk, żeby to po prostu było jedno, ten kabel był połączony, miał połączenie z tą anteną fizycznie, po prostu, żeby on się stykał. I to sprawi, że ten kabel zamieni się po prostu i ta antena jakby zwiększy swoją długość do tych właśnie 9 metrów, czyli tu jest około 70 cm, jak dobrze pamiętam, ta antena ma plus te 9 metrów, to sprawi, że mamy około 10 metrów kabla, nie? Co zwiększy właśnie czułość tego, nie? W przypadku fal właśnie krótkich, ale teraz tak, nawet jeżeli my mamy właśnie tutaj te wejście antenowe, to te wejście antenowe działa tylko i wyłącznie w przypadku właśnie fal krótkich, ale teraz tak, jak poradzić sobie z polepszeniem jakości odbioru fal długich i tych tak zwanych średnich LW i MW z angielskiego, jak to się nazywa, więc to się robi w ten sposób, że najpierw, o, ja tutaj to tak troszeczkę bardziej po prostu rozwinę, bierzesz i musisz zrobić sobie pętelkę. O. Ja wiem, że to brzmi dość tak dziwacznie. Ja tutaj zrobię to na pudełku, bo to akurat najłatwiej po prostu jest tak zrobić. Ja to, okej, okay. Ja tutaj to bardziej tak po prostu pokażę. Ja używam tego pudełka po to, żeby uformować po prostu taką dość rozsądnie taką pętlę. I ja po prostu teraz biorę i robię właśnie taką pętlę tutaj. O, w ten sposób. Bierzemy tą pętlę, robimy, formujemy właśnie taką pętlę. To wiadomo, nam skróci po prostu ilość tego kabla, ale to ma znaczenie. Ok? I teraz tak, ja to wezmę, tak ściągnę i mam utworzoną właśnie taką pętelkę. Tu jeszcze możesz to w jakiś sposób po prostu taśmą po prostu zlepić i to jest dokładnie to, co ja zrobię poza kamerą. Ja po prostu wezmę i to, albo nawet tutaj na kamerze wezmę kawałek papieru. I po prostu to zalepimy. Papier jest po prostu, nie przewodzi prądu, więc można to bardzo łatwo po prostu wziąć i połatać. O, połączyć ją w ten sposób. Więc tak, weźmiemy tą naszą pętelkę. Ja tutaj wezmę papier. I to po prostu tak połączymy, żeby utworzyć właśnie tak, żeby ten kabel, on po prostu jak najbardziej mi się tutaj zwierał. Ja to troszeczkę namieszałem i ten kabel po prostu mi się tak rozluźnił, a to będzie działać. Także tutaj to zrobimy. I to, co my robimy, to robimy tak zwane pętle sprzęgania elektromagnetycznego. I tutaj utworzyliśmy właśnie tą pętelkę. Tutaj nam kabelek po prostu sobie zwisa. Teraz tak, tu mamy resztę tego kabla. Tam około będzie, nie wiem, 7 metrów w tym momencie. I ja ten kabelek po prostu rozwieszę tutaj w pokoju swoim, żeby po prostu on sobie tak po prostu poziomo w stosunku do sufitu, żeby on sobie po prostu tutaj tak
tak leżał i to jest dokładnie to, co ja zrobię poza kamerą. Ok, tutaj ja już ten kabelek rozłożyłem tam w pokoju. Ta pętelka po prostu sobie tutaj stoi, ten kabelek po prostu jest tutaj, sobie wisi. I teraz tak, najpierw ja to odsunę tutaj. Ja tutaj znalazłem właśnie taką jedną stację radiową i ona, możemy zobaczyć tutaj, ja to włączę, przepraszam. No i tutaj mamy około stosunek szumu ponad, stosunek sygnału ponad szumem jest około 17-20 dB tutaj akurat, nie? I teraz tak, oczywiście możemy tutaj po prostu nim obracać, ale tutaj ja chciałem pokazać po prostu, w jaki sposób to działa. I tutaj tak, około 19-20. I teraz tak, bierzemy tą naszą pętelkę i robimy taki trik. Musisz znaleźć jakby po prostu takie miejsce, gdzie po prostu ta pętelka będzie najlepiej po prostu wspierała po prostu odbieranie sygnału. Ok. A tutaj się wydaje po prostu być najlepiej. Z 18 dB. Tutaj pokazuje 17 dB. No akurat po prostu na tej stacji radiowej to po prostu nie wychodzi jak najlepiej. To znajdziemy jakąś inną, żeby to pokazać. Ok. 14 dB. Jest 16, 17 dB, 18 dB. A jak to ściągnę, to spada około 14 dB. Teraz jak ja to przełączę, to wzrasta 3 decybele po prostu. Ok. Także po prostu musisz wziąć tą pętelkę i po prostu ją tak jakby znaleźć takie po prostu miejsce, takie po prostu, gdzie ją po prostu jakby tak przytrzymać, żeby ona po prostu, ten sygnał się po prostu polepszył, nie? I to jest dokładnie to, co musisz zrobić, żeby zrobić po prostu właśnie takie sprzęganie. Ok. I teraz tak, tam mieliśmy pozysk pomiędzy, w oryginale było około 14 dB ponad poziomem szumu. Ja tam nie patrzyłem dokładnie, nie zwróciłem uwagi, ile było decybeli samego sygnału, samego w sobie, ale teraz to przeliczymy na wolty, żeby pokazać przyrost woltów, żeby to zamienić jakby coś, co jest bardziej po prostu takie zrozumiałe do pozysku tak zwanego liniowego, czyli po prostu zamieniamy decybele na normalną miarę. I teraz tak, jak ja tutaj wpiszę 14 dB convert, to on mi tutaj pokazuje 5,01 wartość po prostu w voltach. I teraz jeżeli ja tutaj wpiszę 18 dB, czyli 4 dB więcej, to jest to, co myśmy pozyskali, i skonwertuję tu, to wartość wychodzi 8. I to jest tylko i wyłącznie, żeby zamienić po prostu wartości logarytmiczne na coś, co jest bardziej zrozumiałe. Tutaj nie patrzcie na to, że to akurat tutaj pokazuje wolty, ale chodzi o to, że wartość sygnału ponad szumem
Z piątki weszła prawie na ósemkę, czyli z piątki na ósemkę, czyli polepszyła się jakość sygnału ponad szumem o połowę. O, w ten sposób. 3 decybele to jest właśnie 3 decybele normalnie to jest połowa wartości przyrostu sygnału. Czyli po prostu ta pętla, którą myśmy zrobili, ona polepszyła jakość sygnału praktycznie 50%. O, w ten sposób po zysku było. Nie? I to jest właśnie jedna z metod, którą można wykorzystać właśnie, żeby zrobić właśnie polepszenie sygnału w kwestii tych fal długich i średnich. Okej. Tutaj jeszcze teraz trzeba powiedzieć, bo ja pokazałem właśnie tą pętelkę. Tutaj wcześniej mówiłem o tym kabelku do przedłużaczu do słuchawek. Okay? I teraz tak, jeżeli wykorzystamy tą część, gdzie jest właśnie ten wtyk tutaj i pozyskamy właśnie ten kabel do tego, żeby utworzyć właśnie tą antenę, nie, 10-metrową właśnie z tego kabelka, to ta końcówka, która nam tutaj zostanie, to z tej końcówki można wybudować tą pętlę magnetyczną, elektromagnetyczną, którą ja tutaj pokazywałem przy użyciu właśnie tego tutaj kabelka. Nie? I to robisz w ten sposób, że musisz znaleźć jakąkolwiek ilość kabla, nie? Zrobić po prostu taką pętlę magnetyczną. Ona to jest najlepiej, żeby to po prostu było w miarę po prostu jakieś takie okrągłe, to można zrobić albo takim sztywnym kablem, albo nawinąć to na jakąś plastikową rurkę, którą można przyciąć po prostu kanalizacyjną, albo jakąś taką po prostu inną, albo po prostu zostawić to tak jak jest. I robi się coś takiego, że tak jak tutaj na przykładzie właśnie tej anteny, właśnie tego Texuna, którą ja tutaj rozłożyłem, to się robi w ten sposób, że bierzesz po prostu tą końcówkę, do której doczepiłeś po prostu sobie tą pętelkę, ok, i robisz coś takiego, że po prostu wpinasz to normalnie po prostu do tego, ok, i ta pętelka po prostu jak jest podłączona do tego, staje się po prostu jakby takim adapterem i wtedy możesz po prostu to wykorzystać, po prostu ten cały kabel, który tutaj miałeś, jeżeli masz jakiś dodatkowy kabel na to, żeby zrobić właśnie tą pętelkę. Albo możesz zrobić też w ten sposób, że jeżeli mamy, bo to jest 3-metrowy kabel, to można zrobić krótką antenę 6-metrową, nie? Czyli po prostu wykorzystać dwie żyły na to, żeby zrobić po prostu zwykłą antenę 6-metrową. Wtedy ona będzie taka sama długość jak ten Texun AN06. I te ostatnie 3 metry zostawić tutaj podłączone po prostu do tego i wziąć, zrobić po prostu tą pętlę po prostu elektromagnetyczną i zrobić te do tego sprzęgania, żeby po prostu wziąć, zrobić połączenie po prostu z tą anteną wbudowaną wewnątrz. Ok, i to jest metoda, którą po prostu można bardzo łatwo wykorzystać. I teraz tak, ja osobiście kupiłem sobie antenę Texuna, która miała końcówkę taką. Tutaj nie pokażę tej końcówki, bo ona mi się gdzieś tam po prostu zapodziała, będę musiał ją po prostu znaleźć, która jest zadedykowaną właśnie taką końcówką do sprzęgania z radioodbiornikami, które nie posiadają po prostu wejścia antenowego na te fale, długie i średnie. Nie? I to jest właśnie taka metoda, w jaki sposób można zrobić prostą antenę za bardzo niewielkie pieniądze, bo w zasadzie wszystko, co potrzebujesz, to jest właśnie ten kabelek po prostu tutaj przedłużacza, który jest o wiele tańszy niż ta oryginalna antena Texuna. I teraz tak, ja się nad tym zastanowiłem i ja dużo mówiłem, ale tak naprawdę nie pokazywałem o tym, w jaki sposób taką antenę zrobić. Tak sobie pomyślałem, że zrobię po prostu osobny materiał, wezmę ten kabelek i na kamerze po prostu zrobię tą całą antenę.
od deski do deski, w jaki sposób po prostu ją zrobić. Pokażę to wszystko łącznie z tą pętlą magnetyczną i tak dalej, tak elektromagnetyczną, sprzęganiem. I zrobię osobny materiał, także zapraszam do obejrzenia, co się pokaże. Ja będę się to starał zrobić jako następny materiał po tym materiale, który tutaj jest. Ok. Także celem tego materiału tutaj było to, żeby pokazać po prostu, że taką antenę jest bardzo prosto można zrobić, że bardzo niewiele po prostu elementów jest potrzebne. Jest potrzebny tylko i wyłącznie kabelek, który powinien być po prostu pewnej określonej długości, tak jak ja tutaj pokazywałem tą antenę 3-metrową, która jest oryginalnie dawana właśnie z tym radyjkiem, że te 3 metry nawet potrafi zrobić różnicę. Tutaj ja miałem problem, ja chciałem po prostu wyjść na dwór, żeby pokazać po prostu różnicę pomiędzy jakością tych różnego rodzaju stacji, ale po prostu jest ulewa po prostu i nie mogłem po prostu wyjść na dwór i też po prostu to zajęłoby następne około pół godziny, żeby pokazać, w jaki sposób tą antena jest rozłożona, jaki był przyrost po prostu wartości w decybelach, także to też po prostu można zrobić osobny materiał na ten temat. Także celem było to, że to jest bardzo często zadawane pytanie, jaką antenę kupić, ale tak naprawdę zagadnienie jest bardzo obszerne. Moja rada jest taka, że powinno się mieć przynajmniej 3 anteny tak naprawdę. Jedna jest kablowa, tak zwana prosta, druga tak zwana pętla magnetyczna i trzecia po prostu tak zwany dipol. Ja będę się starał zrobić materiał, żeby pokazać, w jaki sposób po prostu to wszystko domową metodą po prostu sobie zrobić. I takie anteny, to one potrafią być bardzo drogie. Pętle magnetyczne mają tak naprawdę jeszcze taki specjalny układ elektroniczny, który tak naprawdę właśnie sprawia, że ich cena jest bardzo duża. Nie? Są gotowe rozwiązania, są gotowe produkty, ja też o tym będę robił po prostu materiały. Także zapraszam do dalszego po prostu oglądania następnych materiałów. I już, także trudno mi było po prostu pokazać przyrost jakiś właśnie taki widoczny. I teraz tak, najlepszy taki właśnie przyrost, to w sensie, że pozysk, jaki korzyść z takiej anteny, to jest wtedy, kiedy na przykład włączamy radio, wyciągamy antenę i po prostu tej stacji nie ma. Nie ma jej w ogóle. I później my wyciągamy tą antenę, rozkładamy i po prostu ta stacja jakby nagle się pojawia. Znikąd jakby. Wcześniej jej nie ma i później ona się pojawia. Także to jest osobny materiał na właśnie takie dostrajanie się i po prostu ustawianie, dlatego że ta antena sama w sobie potrafi mieć jeszcze kilka tak zwanych konfiguracji. Ja o tym też zrobię osobny materiał, dlatego że można zrobić tak zwaną kierunkowość tej anteny, czyli po prostu tej kablowej, zwykłej, nie? Że można zrobić w taki sposób, żeby ona miała wyższą czułość z fal radiowych, czy też stacji, która jest nadawana z pewnego określonego kierunku. Ja o tym też będę robił właśnie materiał, nie? Ale jako antena domowa to się również znakomicie po prostu nadaje, tylko że tutaj jeszcze trzeba powiedzieć parę słów, że problemem z tym wszystkim jest to, że nowoczesne urządzenia w nowoczesnym domu, nazwijmy to, produkują mnóstwo różnego rodzaju zakłóceń. To jest gigantyczna ilość. Ja na przykład tutaj znalazłem tylko i wyłącznie 3 stacje na falach średnich, natomiast jak wyszedłem na dwór, to znalazłem ich 8, jak dobrze pamiętam, także różnica jest gigantyczna. Również w jakości sygnału, który po prostu był odbierany, nie? Także po prostu to ma znaczenie. Jako taki test, to co ja mogę wam polecić, to jest to, że na przykład załóżmy, że chcesz odbierać jakąś określoną stację, znasz jej częstotliwość i ona po prostu nie potrafisz jej odebrać, albo odbierasz ją w taki sposób, że jest trudno słyszalna. Jeżeli masz możliwość, wyłącz korki i wyłącz wszystko w swoim mieszkaniu. Wszystko. Wyłącz telefon komórkowy, wyłącz po prostu komputery, wszystkie urządzenia, które pracują na swoich własnych akumulatorach. Wszystko powyłączaj i zobacz, jaka po prostu będzie różnica i zobaczysz, że po prostu może się okazać,
że stacja radiowa, której nigdy nie byłeś w stanie po prostu odebrać w mieszkaniu, nie, możesz ją po prostu odebrać. Ja tak zrobiłem i naprawdę rezultat jest fenomenalny. Po prostu ja mam szumy na poziomie S9 w mieszkaniu i to, jak to mówią, bez kitu, bez po prostu żartów, nie? Także to jest to po prostu, a jak tylko po prostu wyłączyłem wszystko i stacja krótkofalarska albo po prostu radio działało tylko i wyłącznie, to te szumy zmalały z S9 do S2, pomiędzy S2 a S3 po prostu taka była różnica, gigantyczna, naprawdę, nie? Także to ma też znaczenie. I tutaj na przykład w sytuacji kryzysowej, gdyby coś się stało i miałbyś odbierać po prostu coś, co jest niezwykle ważne, to wtedy można się pokusić, żeby coś takiego zrobić. Nie w nowoczesnym domu, gdzie wszyscy korzystają z internetu i po prostu może to po prostu, jak to mówią, nie przejść, że ty wyłączysz po prostu prąd przez jakiś okres czasu. To możesz na przykład spróbować tego zrobić, jak po prostu domownicy na przykład, nie wiem, są w pracy, w szkole, albo po prostu poszli po prostu gdzieś, nie wiem, do na zewnątrz, coś robią i tak dalej, są na wycieczce i ty jesteś sam, pilnujesz, nie wiem, kota, psa, albo coś w tym stylu i po prostu jesteś sam w mieszkaniu, możesz właśnie spróbować tego zrobić, różnica jest gigantyczna, nie? Tutaj jeszcze należy wspomnieć, że czasami jest tak, że ponieważ pewne rodzaje szumów mogą być jakby ta antena, którą ty rozłożysz, ona może być tak zwana harmoniczna w częstotliwości jakiegoś urządzenia, które zakłóca po prostu w twoim mieszkaniu, które po prostu produkuje zakłócenia i może na przykład się zdarzyć sytuacja, że rozkładając taką antenę, tak naprawdę, przez to, że ona jest właśnie jest tak zwana harmoniczna w pewnej określonej częstotliwości, to te urządzenie może całkowicie zepsuć odbiór wszystkich innych pozostałych stacji radiowych, nie? Tak może się stać, nie? Są niektóre sytuacje, bo to wielu ludzi na przykład spotkało się tak, że on rozkłada, ma radio, włącza TGS, nie? Odbiera stację i mówi sobie, o, to rozłożę antenę, będzie lepiej, nie? Rozkłada antenę, a to jeszcze gorzej jest, nie? Dlaczego? Dlatego, że po prostu pewne określone urządzenie akurat nadaje na takiej częstotliwości, gdzie ta antena po prostu jest w tym paśmie harmonicznym i ona po prostu to będzie odbierać i to będzie bardzo tłumiło i tak jest, nie? Także należy się z tym liczyć, nie? Także to jest dużo takiej eksperymentacji i doświadczenia też do pewnego stopnia i dlatego też to jest takie jakby hobby, nie? Że po prostu jakby wydobywanie czegoś, co w normalnych okolicznościach nie da się zrobić. Na przykład jest jakaś określona stacja radiowa, na którą polujesz i chcesz ją po prostu odebrać, nie? I możesz tak ustawić antenę, tak ją skonfigurować, nawet w mieszkaniu, żeby tą stację po prostu odebrać, gdzie w innych okolicznościach ta stacja jest w ogóle niesłyszalna. Nie? I to tak naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji, nie? To daje dużo satysfakcji. Nie? I już. Okej, także dziękuję za oglądanie tego materiału. To już jest zakończenie. Następnym materiale będę się starał właśnie wybudować od zera właśnie taką antenę i ją przeanalizować. Zrobić również właśnie takie testy, żeby pokazać po prostu, że to jest bardzo proste właśnie do wykonania, już takie jak praktyczne zajęcie. Przepraszam za jakiekolwiek błędy, przepraszam, jeżeli to było w jakiś sposób, nazwijmy to, niedostrawienia. Zapraszam do następnych materiałów. Życzę powodzenia. Na razie.